Ja, to nie to. Witam was w najczęściej mam znowu, zadasz was na trochę nietypowe pytanie, ponieważ dostałem przesyłkę od jednego z widzów. Na sam koniec odcinka może zdradzę, co to była za osoba. Oczywiście, jeżeli wy też chcielibyście coś na nas do mnie wysłać, to piszcie w komentarzu, to może wam podeślę mój adres. No i kod pocztowy tego tam do wysłania. Natomiast jeżeli jesteście nowi, no to nie zapomnijcie subskrybować. No i oczywiście łapka w górę, jeżeli wam się podobało. Widać? Dobra. Tu dostałem taki... jakby to określić na kamerze, może tego nie widać. To jest jakaś chyba torba. Tak może wyglądać nawet jako prezentowo czy coś. No. Tak tu się prezentuje. Czy na dole coś jest? Może jakaś scena, kod deskowy. Ogólnie zbyt dużo na opakowaniu nie widzimy. Dalej mamy tutaj jakiś węzeł. Zbliżenie do kamery. Ogólnie to tak zbytnio nie wiem, jak to rozplątać, więc pewnie nożyczki wejdą w ruch. To chyba tyle. Czy coś tutaj jeszcze jest? No tam są fajne rzeczy. Ale o tym, to co tam jest w środku, to za chwilę. A teraz przejdźmy do unboxingu. Chwilę, muszę znaleźć nożyczki. A few moments later. No i dobrze i świetnie, mamy już nożyczki, możemy sobie ciąć. Ciąć. I wyjrzysz to teraz. Teraz tyle, jak to przyciąć. Okej. Jeżeli to sobie obetniemy tu. Nie chcę obetnąć, obciąć. Okej. Jeżeli to się cały czas trzyma, to będę pod... A nie, jednak. Poszło. Dobra. Teraz zobaczmy, ścinki tam zostały. Ale zobaczmy teraz, co jest tam w środku. Tam rzeczy. Dobrze, dużo nie widzicie. Dobrze, ja wam będę po kolei pokazywał, co tam jest w środku. Żeby było widzieć. Dobrze, pierwsze, co mi się rzuca na oczy. I to jest. O, mamy. To mamy drewno, zestawy drewna, zawsze się przyda. Nie będę mógł jeszcze będzie podłożyć mikrofon, jak on ciągle nagrywasz jakieś CTs. Ale spokojnie, z tym kiedy idzie. Dalej, o, to się na pewno przyda. Mamy chusteczki. Jak może wiecie, ostatnio mam trochę chłody. Na pewno się przydadzą, chociaż już się wyzdrowiałem. Dalej. Czy ważne, najważniejsze, czekolada. Otwarta. Wcale jej nie jadłem. I coś jeszcze, oczywiście, żeby nie było, czekolada nowa, ekskluzywna, luksusowa, z orzechami, nawet mamy kod kreckowy. I na sam koniec, chyba najważniejsze, chociaż nie wiadomo, zobaczmy tylko sobie, czy coś jeszcze zostało. Torba no, jednakże mówi, że nie, więc będę sobie ją wyrzucić już. I zobaczmy, oczywiście tego jeszcze nie widziałem. Na to. Piękne to nie? Dobra, dość z tych żartów. Mamy tu taki piękny fanart. Powiem tak, zasługuję na to, żeby przez jakiś czas przynajmniej, jeżeli mi się jakoś to uda ładnie obrobić, żeby został to na moje nowe logo, żeby nie było. Chociaż i tak miałem zamiar niedługo zmieniać. Więc oczywiście parę tutaj fragmentów, gdzie może jest rzeczywiście jakiś błąd, ale na moim aktualnym logo tak samo są cały czas błędy. Czy mi się wydaje, czy ja się uśmiecham? No, może mi się bardziej wydaje. Także podsumowując, nożyczki to nieważne. Dostaliśmy czekoladę, trochę już je zjadłem, naprawdę dobra. Chusteczki przydadzą się, drewno pod mikrofon, nowy fanart i oczywiście, żeby nie było, mamy też jeszcze torbę. Torba się może przydać jak komuś innemu, będę chciał coś dać, czy może jakiś autograf, czy coś, nie wiadomo. Ale to z tym nigdy nie wiadomo, o co chodzi. Dobrze, no to ogólnie to chyba tyle z tego odcinka. Oczywiście twarzy wam nie pokażę, bo po co. Jeśli nam się podobało, zostawcie łapkę w górę, żeby nie było. No i co najważniejsze, jeżeli byście chcieli też sami podesłać, to napiszcie w komentarzu, bo ja tak po prostu nie będę wystawiać rzeczy na wiatr. Później nie wiadomo, kto to przeczyta i co się stanie. Jeżeli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i jeszcze napiszcie, czy wam taka seria się podoba, jakbym coś tam pokazywał. Co od was dostaje i w ogóle. Cześć! No dobra, zobaczmy co w tej czekoladzie jest, bo tak by się obeszło bez niej. A tu nie można. O! No, trochę już jej zjadłem, czy tam coś zjadł. Nie wiem.
Wygląda mi tu na jakiś orzech. Zobaczmy, czy będzie to jadalne. Trochę twarde. Nie, takie zła. Chociaż nie. A few moments later. Lepiej popić.